z genetyki ewolucyjnej drożdży. No i właściwie to zajmuję się już nimi od dłuższego czasu i bardzo je lubię. Więc chciałabym Państwu trochę o tych drożdżach moich opowiedzieć. Tutaj będę poruszać różną tematykę, z którą Państwo mogliście się zapoznać, czytając Piwowara, ponieważ jestem redaktorem i wszystkie te treści, które w Piwowarze są tam poruszane, one zwykle właśnie dotyczą wszystkiego o drożdżach, nie tylko w takiej kwestii piwowarskiej, ale również takiego ogólnego pojęcia o tym, jak zachowują się drożdże, jakie mają preferencje, jak to wszystko wygląda u nich. Że mój doktorat był z genetyki ewolucyjnej, więc ja mam trochę zboczenie na tym tle i też będę Państwu o tym opowiadać. I ten temat właśnie jest związany z genetyką i metabolomiką, wynika właśnie z moich zainteresowań naukowych pod tym kątem. I oczywiście tutaj w ujęciu takim piwowarskim. A więc na samym początku chciałabym Państwu powiedzieć, o czym w ogóle dzisiaj będę mówić. A więc będę mówić trochę o różnorodności drożdży, następnie o komórce i w ogóle o tym, jak komórka jest zbudowana, jak tam wszystko działa. Następnie trochę poruszę temat środowiska i tego, jak środowisko warunkuje metabolikę drożdży. Następnie nieco o genetyce i o metabolizmie w ogóle drożdżowym jako takim, prawda? Czyli o takich podstawowych elementach tutaj genetyki drożdży. Nie tylko o takich piwowarskich, ale w ogóle drożdży. I jeżeli chodzi o różnorodność drożdży, bo piwowarzy to generalnie, spotykam, to oni myślą, że o drożdże, no to super, chleb, piwo, wino, ewentualnie alkohol wyższy, tak? Ale nigdy nie myślą w takich perspektywach rany. Przecież to jest wszędzie w środowisku, drożdże nas otaczają i one tak naprawdę, to, że człowiek je wykorzystuje, to wykorzystuje je dlatego, że w pewnym momencie po prostu zaczął je izolować i jeszcze wcześniej oczywiście tworzył na nie barki nieświadomie, ale tak na dobrą sprawę, to my te drożdże wyizolowaliśmy ze środowiska naturalnego i w tym środowisku naturalnym są największe zasoby po prostu takiej różnorodności drożdży, czyli gatunków, które tam występują. I w takim środowisku możemy znaleźć gatunki, które są dla nas przydatne i oczywiście takimi są właśnie drożdże browarnicze, tak? Czyli drożdże Saccharomyces cerevisiae czy Pastorianus, ale również mamy takie gatunki, które są dla człowieka obojętne, a nawet chorobotwórcze. I wśród takich chorobotwórczych na przykład wyróżniamy Candidae glabiatae albo Candidae albicans. Natomiast mamy również takie, które są oczywiście też przydatne, ale jakby w innych dziedzinach, tak? Czyli na przykład mamy Jarobę lipolitykę czy Debranomyces hansenui, które to są drożdże niesamowite, ale właśnie w odniesieniu do serów, ponieważ one uczestniczą w procesie dojrzewania sera. Tych serów długo dojrzewających. Mamy również takie gatunki, jak na przykład Cleiveromyces lactis albo Maraxianus, które to właśnie które wykorzystują laktozę jako podstawowe źródło węgla. Ponadto to są drożdże, które generalnie wykorzystują, znaczy one rozmnażają się za pomocą pączkowania. Natomiast mamy też takie drożdże, które używają takiego typowego podziału komórki, który jest charakterystyczny dla na przykład bakterii, czy na przykład organizmów wyższych, tam jest taki zwyczajny podział komórki, tak? Czyli jest ta proporcja zachowana, czyli drożdże to nie są tylko takie, które pączkują, ale również takie, które potrafią mieć równy podział. I do takich zaliczamy na przykład Schizosaccharomyces pompe. I tutaj chciałabym powiedzieć również o tym, że one zamieszkują różne środowiska, tak? Bo z różnych środowisk mogliśmy takie drożdże izolować. Mamy takie gatunki, na przykład izolowane z namorzy, takich lasów namorzynowych w Brazylii, które generalnie na przykład są wskaźnikami, takimi bioindykatorami środowiska i one właśnie na przykład pokazują, czy po prostu w danym obszarze, jeżeli na przykład wyizolujemy takie drożdże, czy w danym obszarze zanieczyszczenie środowiska jest duże, czy jest małe. I jeżeli występują, no to znaczy, że to nie jest duże zanieczyszczenie. I ta koncentracja tych drożdży również o tym wskazuje. Następnie mają one różne zdolności metaboliczne i to jakby nie jest nic nowego dla piwowarów, ponieważ Państwo na przykład robiąc piwo typu lager czy ale, już widzicie te różnice pomiędzy drożdżami, ale jeżeli spojrzymy na takie w ogóle, na cały przedział drożdży, tą paletę drożdży, to te
to ten metabolizm jest zupełnie, zupełnie są różne. I na przykład taki schizosacharometyz pobre, oprócz tego, że on na przykład różni się z tym samym podziałem, on w ogóle ma zupełnie inny metabolizm. On ma w ogóle takie ukształtowanie, na przykład on potrafi fermentować, ale na przykład już z używaniem etanolu ma już problem. Natomiast taki Clavermycetes valti albo na przykład Clavermycetes lactis, one tak nie za bardzo produkują etanol, nie jest to do wysokiego poziomu, ale za to, kiedy na przykład w środowisku etanol się znajduje, to one go potrafią metabolizować i to całkiem sprawnie. A więc jakby reasumując, ta różnorodność, którą my obserwujemy w piwie, ona nie tylko jest wynikiem tego, jakie dobierane są szczepy, ale tego właśnie, co my mamy w naturze tak naprawdę. Skąd one były pierwotnie izolowane. A więc jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć oczywiście takie komórki drożdżowe, no to mikroskop świetny jest oczywiście tutaj dobrym sposobem na zobaczenie takich komórek pojedynczych. Ja tutaj polecam Fermentum Mobile, żeby sobie zobaczyć komórki, bo oni tam widziałam, że mają mikroskop i to nawet całkiem fajny. Tutaj jest taki, tutaj też mam taki mikroskop, który jest taki troszkę lepszy, ale w każdym razie, cóż ma takie mikroskopy, możemy zobaczyć? No możemy zobaczyć drożdże. I takie drożdże, zazwyczaj możemy, jeżeli na przykład zrobimy odpowiednie tam rozcieńczenie, to zazwyczaj będziemy obserwować takie klastry, tak? Takie agregaty tych drożdży. Natomiast jeżeli na przykład chcemy takie drożdże rozdzielić od siebie i do na przykład pojedynczych komórek, to w takich ogromnych laboratoriach, gdzie na instytutach drożdżowych, to używa się sonikacji, to znaczy ultradźwięków, którymi się je rozdziela i następnie można tak pojedyncze komórki właśnie obserwować. I tutaj na tej fotografii drożdżowej widzimy oczywiście taką komórkę drożdżową. Na przykład tutaj mamy taką matkę z córką, tak? I na przykład powiedzmy, że chcemy tutaj również zaobserwować, ile mamy takich komórek martwych, tak? Czyli jak Państwo na przykład fermentujecie. I chcecie sprawdzić, czy na przykład coś wam nie idzie ta fermentacja. I chcecie sprawdzić po prostu, czy te Wasze komórki są żywotne, czy one w ogóle w tym piwie żyją. No to wystarczy, że pobierzecie próbkę, a następnie dodacie błękitu metylenowego i następnie wszystkie komórki martwe wybarwią Wam się na niebiesko. I to tutaj obserwujemy. Tutaj jest taka komora Toma, to jest taka komora służąca do zliczania poszczególnych komórek i w związku z tym możemy po prostu bezpośrednio wywnioskować, jak duży odsetek komórek mamy nieżywych w całej tej populacji. I tutaj bezpośrednio będę mówić o budowie komórki. Na samym początku, na pierwszym slajdzie, który będę omawiać, jest komórka ubrana, czyli w ścianie komórkowej, w błonie, a tutaj jest już otwarta, więc zacznijmy od ściany. A więc tutaj pani, która opowiadała o słodzie, tak, niekorzystnie mówiła o beta-glukanie. Natomiast odróżnię, że wcale ten beta-glukan nie jest wcale zły, on jest składnikiem ściany komórkowej i dzięki temu, że właśnie beta-glukan znajduje się w ścianie komórkowej, to ta ściana, to na przykład taki odpad drożdżowy, taka gęstwa, może być ponownie wykorzystana przez duże browary raczej, bo takie gęstwy oddawane są na przykład i produkowane są z nich pasze. Właśnie ze względu na tą zawartość tych beta-glukanów, które mogą być pożytkowane. Poza tym ściana komórkowa zbudowana jest z mannoprotein oraz z chityny, która jest charakterystyczna dla grzybów, prawda? I taka ściana komórkowa okala całe wnętrze komórki. I co tutaj jest jeszcze takiego bardzo ciekawego, to, że kiedy wytwarza nam się pączek, on oczywiście tutaj widzimy taki jeszcze maleńki, to jest dopiero na starcie, on będzie mieć taki batnek, to znaczy taką szyję i następnie, kiedy ten pączek już, kiedy już tam ten informacja genetyczna zostanie tam skopiowana i dojdzie do podziału, do kariokinezy i później cytokinezy, to po takim pączku zostanie nam bruzda podziałowa i Państwo ją możecie tutaj obserwować i to jest ona. Ilość tych bruzd podziałowych, ona właśnie mówi, ile podziałów komórka już wykonała i to można wizualnie zaobserwować i nawet oznaczyć. Następnie mamy, oczywiście ściana komórkowa, to jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, ona pozwala komórce, ona nie tylko zachowuje kształt, ale też pozwala komórce, ona tak ją trochę ochrania, również przed takimi niekorzystnymi warunkami środowiska. A więc to jak i oczywiście
sposób, w jaki hodujemy drożdże, również wpływa na grubość i na skład jakby tej ściany komórkowej. Następnie mamy błonę komórkową, a nad nią jeszcze taką otoczkę peryplazma. To jest dokładnie, jest to taka przestrzeń pomiędzy błoną a ścianą i do niej na przykład transportowana jest inwertaza. Państwo na pewno znacie ten enzym, to jest taki enzym, który rozkłada sacharozę. A więc komórki drożdżowe produkują enzymy, niektóre, i tak jak na przykład inwertazy, one wydzielają ją na zewnątrz i taka inwertaza, ona jest hydrolazą, czyli rozcina sacharozę na glukozę i fruktozę i w wyniku tego rozcięcia glukoza może być pobierana do wnętrza komórki i następnie może albo ulegać fermentacji, albo po prostu tam wchodzić, być wykorzystywana w oddychaniu tlenowym. Tak, bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o w ogóle cytoplazmę, jak również i błonę komórkową, to jest utrzymywanie, stabilizacja pH, jak również i takie ochranianie, czyli taka bariera po prostu, żeby nie wszystko do komórki mogło wniknąć, co tylko chce, tylko jest to taka ochrona, jak również i taka możliwość do tego, żeby po prostu niektóre substancje wydzielać, niektóre pochłaniać. I błona komórkowa, to tutaj Państwu tylko pokrótce powiem, że to jest oczywiście dwuwarstwa warstwa białkowo-lipidowa. W niej znajdują się oczywiście takie elementy jak kanał błonowy czy białko transbłonowe, które uczestniczą w transporcie, jak również takie elementy, które uczestniczą w signalingu, prawda, czyli tym odbieraniu sygnału. Jeżeli wejdziemy do wnętrza komórki, to co tam się dzieje? A więc we wnętrzu komórki mamy cytoplazmę i na wszystkich obrazach, które Państwo możecie zaobserwować, czy jakichś grafikach dotyczących komórki, one wszystkie, ta komórka jest taka piękna, przejrzysta, tam wszystko jest poukładane, prawda, tak jak u mnie. Ale to tak nie wygląda. Tam jest po prostu taki miszmasz, tam wszystko się dzieje, tam jest mnóstwo białek, tak, które się ze sobą zderzają, które po prostu tam na siebie wpadają. I tak samo organele, wnętrze komórki, czyli ta cytoplazma, która tam jest. Oczywiście tam jest woda i tam są jony i tak dalej, ale tam jest po prostu tysiące, miliony białek, które cały czas na siebie wpadają i tam jest ogólnie bardzo duży tłok. I w cytoplazmie, oprócz tego, że oczywiście tam ona uczestniczy tam w utrzymywaniu pH, jakichś tam innych rzeczach, zachodzi mnóstwo procesów, które właśnie są związane z tymi białkami, a dokładnie to z enzymami. I jednym z takich procesów, który dla Państwa jest na przykład bardzo ważny, to jest glikoliza, która zachodzi w cytoplazmie, czyli pierwszy etap poprzedzający taką konwersję, tak, aldehydu octowego w alkohol. Później mamy retikulum endoplazmatyczne, które tutaj jest narysowane takie jedno wspólne, ale generalnie można je podzielić na szorstkie i gładkie i one, oba te retikula uczestniczą w syntezie tłuszczów i białek, jak również uczestniczą w degradacji niektórych szkodliwych jakichś takich produktów. Następnie mamy peroksysomy, są to takie błony, w których znajdują się różne enzymy, jak również mogą się znajdować, to znaczy to są takie molekuły, które uczestniczą w kilku procesach i tam na przykład znajduje się katalaza, to w przypadku stresów oksydacyjnych jest istotna. Mamy również aparat Golgiego, on znajduje się tutaj i taki aparat Golgiego to jest taka recepcja komórki, do której trafiają na przykład białka i one są transportowane do poszczególnych tam organeli czy w miejsca, które są potrzebne. No i tutaj Państwu pokazałam białka, bo na przykład na retikulum endoplazmatycznym, na którym składane są białka, to znaczy następuje tam translacja i na przykład one transportowane są w pęcherzyku, takie polipeptydy na przykład do aparatu Golgiego, gdzie mogą być składane albo mogą się same składać w międzyczasie, powstają takie białka, to są struktury trzeciorzędowe, które generalnie, od pierwszo do czwartorzędowej, ale generalnie chodzi o to, że one... To nie jest tak, że to jest taki polipeptyd, który tylko działa, tak? Tylko one mają taką specyficzną strukturę i dzięki właśnie tej strukturze też są w stanie działać. Takim bardzo ważnym organelem jest mitochondrium. Mitochondrium to jest takie centrum energetyczne komórki, ale mitochondria mają pochodzenie endosymbiotyczne, w związku z tym mają własny genom.
U drożdży zawiera ten genom zaledwie 35 genów, ale są one kodowane głównie przez takie, znaczy są tam zawarte tylko takie geny, które kodują białka związane z oddychaniem komórkowym, prawda? Z tymi procesami, które uczestniczą, które są w mitochondrium. Mamy również wakuole, czyli taki śmietnik, do którego na przykład mogą trafiać różne niepotrzebne rzeczy, jak na przykład częściowo białka. Mamy również jądro i tutaj w jądrze zlokalizowana jest stała informacja genetyczna. Ja tutaj napisałam celowo 6000 ORF-ów, ponieważ pewnie Państwo wiecie, być może z czytania Piwowara, że na przykład w 1996 roku poznano całą sekwencję genomu Saccharomyces cerevisiae, to znaczy sekwencjonowano cały genom. I od tamtej pory, no tak mniej więcej wiemy, co tam się dzieje, ale jakby nie mamy pełnej wiedzy jeszcze, niestety. I na początku próbowano jakby zlokalizować, które fragmenty tego genomu tak naprawdę to są fragmenty kodujące. W związku z tym ustalono, które za pomocą takich ORF-ów, czyli takich specyficznych sekwencji początku i końca, które powinny znajdować się i przed genem, i za genem, próbowano je zidentyfikować, tak? Czyli które to są takie regiony najbardziej potencjalnie będące genami. I takich regionów na początku było 6000. I taki cały genom drożdżowy jest skondensowany w 16 chromosomach. Oczywiście ja tutaj mówię o metafazie już, tak? Czyli tuż przed podziałem. I one właśnie są upakowane w tych 16 chromosomów. Jak się później Państwo dowiedzą, to nie jest takie... Ja mówię tylko tutaj o cerevisiae, o Saccharomyces cerevisiae podkreślam, ponieważ z Pastorenusem są troszkę inne historie. On ma tam bardzo dużo problemów. I jeżeli chodzi o genetykę, to jak taki chromosom typowy wygląda? A więc mamy materiał genetyczny, czyli tutaj mamy DNA, czyli tą podwójną alfa helicę, do którego przyczepione są białka histonowe. Jest to cztery rodzaje białek, które tworzą taki oktamer histonowy i następnie tworzy się solenoid, dwa takie okrążenia, to jest około 150 par zasad i następnie tworzy się ten solenoid i taka helisa, tak? I następnie tworzony jest chromosom, a więc cały układ chromosomowy, który mamy, tak? I tutaj, żeby Państwu zaprezentować, jak ciekawe są drożdże pod kątem genetycznym, to znalazłam taką prackę, w której sprawdzano, to znaczy wzorowano się na człowieku, ponieważ człowiek ma 23 pary chromosomów, tak? A naczelne generalnie, czyli małpy, mają 24 pary chromosomów. W związku z tym przypuszczano, że jakaś ta redukcja liczby chromosomów, właściwie to z czego wynika? Czy jest taka plastyczność właśnie dotycząca redukcji liczby chromosomów? Czy jest to w ogóle możliwe? W związku z tym autorzy tej publikacji, oni mieli pracę w Nature, czyli to już taki naprawdę taki pułap, próbowali zredukować tą liczbę chromosomów, przy czym nie deletowali, nie wyrzucali całych fragmentów chromosomów, czy jakichś fragmentów genów, tylko po prostu, najzwyczajniej w świecie, te chromosomy składali jeden do drugiego. I w związku z tym uzyskali na samym końcu dwa chromosomy. I co się ciekawego okazało, że te komórki całkiem dobrze sobie radziły. One po prostu zdumiewająco dobrze rosły, przy czym jedynym problemem, jaki miały, to był problem związany z porulacją, czyli procesem wytwarzania haploidalnych spor, które generalnie, które na przykład są jednym ze sposobów uzyskiwania nowych szczepów. Bo w ten sposób na przykład robi się sporulację i następnie takie pojedyncze komórki haploidalne próbuje łączyć się z innym szczepem i w związku z tym otrzymuje się właśnie takie hybrydy, tak? I te hybrydy są bardzo ciekawe. No i tutaj chciałam też powiedzieć właśnie o tym Pastorianusie, bo Saccharomyces cerevisiae, no to zdeklarowany ma 16 chromosomów, tak? Ale drożdże, które też uważamy za drożdże, tak, mają 3 chromosomy, na przykład Schizosaccharomyces pombe. Więc proszę zauważyć, jaka tu jest ogromna różnica pomiędzy właśnie tą liczebnością nawet chromosomów. U nas niedopuszczalnym jest na przykład choroby takie genetyczne, nie wiem, ten dodatkowy chromosom, tak, to są ogromnie takie ciężkie przypadki, tak, ludzie nie przeżywają, a drożdże potrafią sobie nawet bez jednego czy tam połowy chromosomu poradzić, tak. A tutaj nawet takie manipulacje na poziomie po prostu łączenia w jeden chromosom są też dopuszczalne. Jeżeli chodzi właśnie o ten
o Saccharomyces pastorianus, czyli od tego typowego takiego lagera, to możemy również wyróżnić takie jakby szczepy, tak, Saz i Hombeck, i one mają różne zupełnie liczebności chromosomów. Jeden ma 3N-1, to znaczy 3 razy 16 minus 1, natomiast Frombeck ma 64, więc i to jest tetraploid. Więc jeżeli chodzi o pastorianusa, to w ogóle mówienie o jakichś analizach genetycznych powinno się rozpoczynać od badania po prostu polipluidii, no, liczebności chromosomów tak naprawdę, bo u cerewizy to jest jeszcze w miarę, przynajmniej przy tych laboratoryjnych jest to przynajmniej w jakiś sposób osiągalne do zbadania, tak, jak to działa. A więc jeżeli chodzi o zasoby środowiska i energię dla komórki, to wiadomo, że żeby komórka mogła pączkować albo żeby mogła fermentować, to ona musi mieć jakieś zasoby energetyczne, czyli musi mieć źródło cukrów, aminokwasów. W takiej typowej pożywce YBD mamy oczywiście jeszcze yeast extract, czyli taki ekstrakt drożdżowy, czyli po prostu jeżeli chcemy komórki drożdżowe produkować, to musimy mieć je na czym hodować. I na przykład tutaj mamy takiego naszego drożdża i chcemy, na przykład porozdzielaliśmy już do pojedynczych go komórek, a więc kiedy wysialiśmy go na pożywkę YBD, to każda taka pojedyncza kolonia to jest zwielokrotniona po prostu ta komórka, to jest kilka pokoleń po prostu tej takiej jakby tych komórek córek, będących córkami tej matki pierwotnej, tak? Czyli to jest ta monokultura. I oczywiście, aby taki cykl mógł właściwie przebiegać, czyli wytworzenie takich kolonii, to musi zachodzić cykl komórkowy, czyli komórka nie może po prostu zaprzestać życia albo zaprzestać jakiegokolwiek działania. I takie fazy cyklu komórkowego, to jest akurat pobrane z pracki z Piwowara, też właśnie mojego autorstwa. I jak Państwo tutaj widzicie, to na przykład mamy taką, jak ten cykl przebiega. A więc taka komórka, na samym początku taka komórka córka, najpierw musi urosnąć, musi naprodukować sobie mnóstwo białek, ażeby potem po prostu móc wydać swoją kolejną córkę. Następnie przechodzi do takiej drugiej fazy, czyli ona już jest w porządku, już jest duża, już ma wszystkiego w nadmiarze i jeżeli oczywiście wszystkiego ma w nadmiarze, zwłaszcza cukru, to wówczas wytwarza się pączek, następnie następuje replikacja, tak, replikacja DNA, tak, migracja jądra, kondensacja chromatyny, tak, kondensacja chromatyny, a raczej te chromosomy, które Państwo widzieliście, to one tak cały czas w komórce nie wyglądają, tylko najpierw wyglądają tego, po prostu to jest rozwinięta cała ta nitka, tak. One się kondensują dopiero w tym momencie, tak? One się dopiero tutaj kondensują i następuje uwidocznienie się chromosomów, formowanie się takiego specjalnego wrzeciona kariokinetycznego, no i następnie segregacja chromosomów, tak? I następuje po prostu kariokineza i potem podział cytoplazmy, czyli cytokineza. Tutaj chciałam Państwu jeszcze pokazać, jak powstaje ta bruzda właśnie podziałowa, czyli mamy to wrzeciono, tak? I tutaj się oderwało i nagle ta komórka drożdżowa odrywa się i tutaj powstaje ta bruzda podziałowa. Ona jest tylko na jednym. I takie kluczowe, jeżeli chodzi o etapy cyklu komórkowego, to są etapy kontroli. I tutaj bardzo ciekawe jest to, że na przykład takie drożdże izolowane z natury, które były Saccharomyces cerevisiae, to one generalnie, jeżeli mają gdzieś być zahamowane, to one są gdzieś tutaj i to jest faza G0. A jeżeli na przykład gdzieś u właśnie Saccharomyces cerevisiae następuje zahamowanie albo czegoś jest w niedostatku, to one zazwyczaj są, jest to mniej więcej pomiędzy fazą G1 a S, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie drożdże jak Schizosaccharomyces pombe, to one właśnie mają one zostają zahamowane pomiędzy fazą G2 a M. I co tutaj jest jeszcze takiego ciekawego, to, że właśnie takie drożdże, które izoluje się z natury i na przykład mamy taki Schizosaccharomyces pombe, który wyizolowaliśmy, to on zwykle jest haploidem, ale jest właśnie w tej fazie, czyli jest po replikacji, w związku z tym ma podwojoną ilość materiału genetycznego. No i tutaj jeszcze długość fazy LAG, czyli zahamowanie na tym etapie, tak, czyli na przed G0, tak naprawdę po mitozie, zahamowanie od razu, jeżeli jest niedostatek właśnie związków organicznych i tam cukrów, to wówczas tak im dłuższa jest faza LAG, tym później ten start, tak, przy następnej propagacji
czy tam fermentacji będzie dłuższy. I teraz chciałabym jeszcze chwilkę opowiedzieć o metabolizmie drożdżowym. Chodzi tutaj o to, że jak my w ogóle zaczęliśmy myśleć o drożdżach, a więc no, na samym początku był Pasteur, który oczywiście oprócz tego, że wynalazł szczepionkę, to również zajmował się drożdżami, na szczęście. I on właśnie zauważył, że drożdże wolniej fermentują, kiedy mają bardzo duży dostatek tlenu. No i ten efekt nazwano efektem Pasteura. Następnie zauważono, że drożdże, jeżeli mają dużo cukru, to one automatycznie zaczynają fermentować zamiast się dzielić. A właściwie to w przyrodzie to tak nie powinno być, bo generalnie jakby strategia większości organizmów jest taka, że namnóżmy jak najwięcej dzieci po to, żeby po prostu szanse na przeżycie były coraz większe, tak? Natomiast u drożdży jest tak, że one no, produkują etanol. A więc tutaj chodzi o to, że ten na przykład efekt Crabtree, który tak został nazwany generalnie chodzi o to, że powyżej pewnego stężenia granicznego glukozy, które wyczuwa komórka, one zaczynają automatycznie przyjmować strategię fermentacji zamiast oddychania komórkowego. Więc i to nazwano tym efektem. No i tutaj oczywiście następnie później próbowano wytłumaczyć ten efekt i to jest tak zwana strategia make, accumulate, consume. Ponieważ jak to taki pan Piskur ze Szwecji, taki Czech, który mieszkał później w Szwecji, on wymyślił taką hipotezę, że to jest strategia przetrwania tak naprawdę, produkcja etanolu. Że po prostu drożdże produkują etanol po to, w zasobnych środowiskach właśnie cukru, aby ograniczyć wzrost innych drobnoustrojów. To znaczy, że po prostu one tym etanolem będą zatruwać środowisko, mogą go akumulować, a następnie mogą go zużyć, bo faktycznie u drożdży występuje tak zwany Duke's Shift, który to jest to taki przeskok metaboliczny, że drożdże w obecności tlenu są w stanie zużywać etanol. Oczywiście nie mogą jego zużywać, no nie wiem, tam do 0%, tylko po prostu są trochę go w stanie jeszcze jednak zużyć, żeby tam przeżyć. I jeżeli chodzi o właśnie tutaj te efekty, to tak chciałam powiedzieć, że właśnie glukoza najpierw wnika, jest ten pierwszy etap, czyli jest produkcja, to jest 10-etapowy proces glikolizy, w którym tworzone są dwie cząsteczki pirogronianu i następnie właśnie w efekcie Crabtree komórka zamiast po prostu kierować ten pirogronian na szlak cyklu kwasu cytrynowego, czyli najpierw produkowany acetylokoenzym A, a następnie właśnie ten cykl kwasu cytrynowego, a później jeszcze łańcuch transportu elektronów, w wyniku którego otrzymuje się bardzo dużą ilość energii, ponieważ jeszcze tego nie powiedziałam, ale w oddychaniu komórkowym właśnie chodzi o to, że produkowane jest niesamowicie, znaczy 36 cząsteczek ATP. W związku z tym, znaczy niektórzy mówią 36, ale w innych pracach jest 32, bo tam jakieś są straty. W każdym razie chodzi o to, że po prostu w tym procesie można uzyskać dużo energii. A ta energia jest niezbędna do tego, żeby tworzyć białka, które jak mówiłam jest ich w komórce mnóstwo i one są po prostu niezbędne do tego, żeby jakkolwiek funkcjonować, żeby jakiekolwiek metaboliczne rzeczy zrobić. Natomiast one wybierają strategię produkcji etanolu i tutaj właśnie mamy tą fermentację, czyli najpierw mamy tą dekarboksylację kwasu pirogronowego, a później mamy dehydrogenazę alkoholową, która przekształca aldehyd octowy w etanol. No i generalnie tak to wygląda z takimi podstawami, bo tutaj były podstawy metabolizmu, więc ja tylko mówię o takich najprostszych rzeczach. I tutaj chciałabym jeszcze pokazać kilka fajnych zdjęć. A co tam? A więc tak, tutaj jest zespół badawczy, w którym właśnie robiłam doktorat, mój profesor, mój promotor pomocniczy, to ja w labie. Tutaj nasi stażyści. Tutaj w ogóle początek mojej historii, bo to jest Biotechnology Research Institute dla firma Lalema i to jest moja trzecia warka, tak, w życiu. Od tamtego czasu nie ważę. Tutaj jest moja obrona doktoratu i zacnie prezentujący się piwowarzy. Tutaj jest Rafał, którego możecie tutaj spotkać, Kinia oraz profesor Poreda i dziewczyny od profesora Poredy z Krakowskiej Szkoły Piwowarskiej. A tutaj jest zdjęcie z konferencji, którym się wszędzie chwalę. Słuchajcie, dotknęłam ramienia noblisty.
bo tutaj jest profesor Yoshi Omori, który w 2016 roku został laureatem Nagrody Nobla. On omówił i właściwie wytłumaczył proces autofagii. No właśnie na przykładach drożdży i on jest takim właśnie takim przykładem, że drożdże mogą pokazać, jak zmienia się świat i jak w ogóle, jak odkrywać ten świat, jak on egzystuje. Więc dziękuję za uwagę. Thank you.